Balans bieli sprawia wiele problemów początkującym filmowcom czy fotografom. Jeśli nagrałeś film aparatem i po odtworzeniu go na komputerze widzisz, że kolory widoczne na ekranie nie zgadzają się z tym, co widziałeś gołym okiem, to znak, że źle ustawiłeś balans bieli w aparacie. W tym filmie dowiesz się, jaka temperatura barwowa będzie właściwa w konkretnych warunkach oświetleniowych. Pomogę Ci zrozumieć, jak ustawić balans bieli, by Twoje filmy miały ładną, naturalną kolorystykę. Zacznijmy od tego, dlaczego właściwie musimy ustawiać balans bieli. Przecież nasze oczy same potrafią właściwie interpretować kolory. Nie musimy przecież zmieniać ustawień naszej soczewki i wybierać innej temperatury barwowej, gdy wychodzimy z pokoju oświetlanego żarówką na zewnątrz, gdzie będziemy mieli do czynienia ze światłem słonecznym o innej temperaturze barwowej. Problem w tym, że aparaty fotograficzne nie są tak inteligentne jak ludzkie oko. Żeby poprawnie rozpoznawać poszczególne kolory, aparat musi wiedzieć, z jakiego rodzaju światłem ma do czynienia. Jeśli chcesz tworzyć dobre filmy, musisz nauczyć się, jaka temperatura barwowa będzie odpowiednia do nagrywania w pochmurny dzień, a jaka do nagrywania przy świetle żarowym. Musisz też umieć ocenić, jaka dokładnie wartość temperatury z podanego zakresu będzie najwierniej odzwierciedlać kolory, porównując obraz widoczny na ekranie aparatu z tym, w jaki sposób dany kadr widzi Twoje oko. Mówiąc o balansie bieli, operujemy pojęciem temperatury barwowej, która wyrażana jest w kelwinach. Za pomocą tej skali możemy opisać każde źródło światła. Im wyższe wartości, tym zimniejsza barwa światła, im niższe wartości, tym cieplejsza barwa światła. Najprościej zrozumieć tę zależność, biorąc za przykład światło świeczki i światło po zachodzie słońca. Świeczka daje ogień. Ogień kojarzy nam się z ciepłem, a więc żółte światło określamy mianem ciepłego światła. Z kolei świat po zachodzie słońca przyjmuje niebieskawy odcień, który może się kojarzyć z zimną wodą, a więc niebieskie światło określamy mianem zimnego światła. Zamiast działać na wyczucie, czyli zmieniać balans bieli i patrzeć, czy uzyskany obraz jest podobny do tego, co widzi ludzkie oko, najprościej nauczyć się, jaką temperaturę barwową mają najpopularniejsze źródła światła, z którymi będziesz spotykać się na co dzień przy tworzeniu filmów. Oto wartości, które każdy filmowiec powinien znać na pamięć. Każde źródło światła ma podany pewien zakres temperatury barwowej, ponieważ dokładną wartość należy dobrać, patrząc na to, czy ekran aparatu odzwierciedla kolory widoczne gołym okiem. Zakresy te są jednak bardzo pomocne, ponieważ ewentualne niedoskonałości można skorygować w programie do edycji wideo. Producenci aparatów, wychodząc naprzeciw potrzebom amatorów filmowania, przygotowali predefiniowane presety, które ułatwiają uzyskanie naturalnych kolorów. Wchodząc w ustawienia balansu bieli, możemy wybrać opcję przygotowaną z myślą o nagrywaniu w słoneczny lub pochmurny dzień, w cieniu, w świetle żarówki czy w kilku innych warunkach oświetleniowych. Korzystanie z predefiniowanych ustawień balansu bieli jest pomocne, ale jeśli myślisz poważnie o produkcji wideo, powinieneś jak najszybciej nauczyć się samodzielnie dobierać właściwą temperaturę barwową. Dlaczego? Powód jest prosty. Predefiniowane ustawienia opierają się na sztywnej wartości, która w pochmurny dzień może wynosić np. 7000 kelwinów. Problem w tym, że poziom zachmurzenia nie zawsze jest taki sam. Czasem konieczne może być wybranie wartości 7500 kelwinów czy 6500 kelwinów na podstawie samodzielnej oceny tego, czy ekran aparatu odzwierciedla rzeczywiste kolory. Zmiana o te kilkaset stopni może znacznie poprawić kolorystykę obrazu, dlatego chcąc tworzyć filmy na najwyższym poziomie, nie powinieneś ograniczać się wyłącznie do korzystania z ustawień predefiniowanych. W tym miejscu mam dla Ciebie dobrą radę. Nie bój się testować ustawień balansu bieli. Weź do ręki aparat, wybierz zakres temperatury odpowiedni dla oświetlenia, w którym się znajdujesz i nagraj kilka filmów, za każdym razem podnosząc temperaturę barwową o 100 stopni. Zobacz, w jaki sposób zmiana wartości wpływa na kolorystykę obrazu. W ten sposób szybko zrozumiesz, jak umiejętnie korzystać z balansu bieli i nauczysz się oceniać, czy wybrane przez Ciebie ustawienia są poprawne. Nie sposób przejść obojętnie obok automatycznego balansu bieli w aparacie. Funkcja ta sterowana jest przez algorytm, który albo wyłapuje najjaśniejszy punkt kadru i interpretuje go jako biel, albo dodatkowo ustala, jaki kolor dominuje w kadrze, by na tej podstawie znaleźć zafarb. Przykładowo, jeśli nagrywamy film w pomieszczeniu, w którym palą się świeczki, to światło o ciepłej barwie spowoduje, że obraz będzie miał zafarb czerwony.
Skoro tak, to po co uczyć się, jaką temperaturę barwową ma dane źródło światła i czym jest zafarb, skoro aparat ma funkcję automatycznego ustawienia balansu bieli? Czemu nie skorzystać z tej pomocy? Przede wszystkim dlatego, że nie jest to funkcja idealna. W prostych warunkach oświetleniowych aparat nie powinien mieć problemu z ustaleniem prawidłowej temperatury barwowej. Jeśli jednak filmujemy w miejscu, w którym mamy kilka źródeł światła o różnej temperaturze barwowej, na przykład w pomieszczeniu oświetlonym żarówką o ciepłej barwie, do którego z okna wpada światło słoneczne, to aparat najprawdopodobniej dobierze niewłaściwy balans bieli, przez co obraz będzie wyglądał amatorsko. Kolejny problem, jaki niesie ze sobą korzystanie z automatycznego balansu bieli, to zmiana temperatury barwowej w trakcie nagrywania. W zależności od ustawień, aparat może zmieniać balans bieli nawet w trakcie nagrywania jednego ujęcia. Nawet jeśli włączymy jednorazowe ustawienie balansu na początku nagrywania, to gdy zatrzymamy nagrywanie i włączymy je ponownie przy kolejnym ujęciu, aparat zapewne dobierze nieco inny balans bieli. Przez to, gdy będziemy montować wideo i zestawimy te ujęcia jedno obok drugiego, to ludzkie oko szybko wyłapie, że coś tutaj nie gra. Te same obiekty w poszczególnych ujęciach będą miały nieco inny odcień. Konieczna będzie wtedy korekcja balansu bieli w postprodukcji, co sprawi, że na montaż filmu będziemy musieli poświęcić znacznie więcej czasu, niż gdybyśmy zadbali o ręczne ustawienie prawidłowego balansu bieli już na etapie filmowania. No dobra, stało się. Nagrałeś film, w którym zamiast naturalnego koloru skóry, twarz filmowanej osoby ma zimny, niebieskawy odcień lub odwrotnie. Jest zbyt ciepła i wydaje się, jakby osoba ta miała żółtaczkę. Teraz pora skorygować to w programie do edycji filmów. W Premiere Pro służy do tego efekt Lumetri Colors. Po nałożeniu go na klip przechodzimy do zakładki Basic Color Correction i w polu Color Temperature przesuwamy suwak w prawo, by ocieplić kolorystykę lub w lewo, by ją ochłodzić. W niektórych przypadkach konieczne będzie dodatkowo skorygowanie zafarbu. Zrobisz to przesuwając suwak na stronę zieleni lub czerwieni. Efekt ten pozwoli naprawić balans bieli w przypadku, gdy wybrana przez Ciebie temperatura barwowa nie odbiegała zbytnio od tej prawidłowej. Gdy jednak mocno przestrzelisz balans bieli, to może to nie wystarczyć i wtedy jedynym ratunkiem będzie bardziej zaawansowana korekcja kolorów z użyciem krzywych i color wheels, ale to temat na zupełnie osobny film. Ustawienie balansu bieli w pracy filmowca ma większe znaczenie niż w przypadku fotografa. Jest to związane z tym, że fotograf, zapisując zdjęcia w formacie RAW, ma później dostęp do znacznie większej puli informacji na temat zarejestrowanego obrazu niż filmowiec. Osoby zajmujące się robieniem zdjęć mogą w postprodukcji dowolnie zmieniać balans bieli, bez martwienia się o utratę jakości obrazu. Niestety w przypadku filmu tak to nie działa. Podczas nagrywania aparat w ciągu każdej sekundy musi zarejestrować 25, 50 czy nawet 120 zdjęć w przypadku slow motion, dlatego zapis tak dużej ilości informacji jak w przypadku pojedynczego zdjęcia RAW byłby po prostu niemożliwy. Oczywiście lekka korekcja koloru w filmie nadal jest możliwa, a nagrywanie w płaskim profilu S-Log zwiększa ilość zapisywanych informacji na temat obrazu, jednak filmowiec jest pod tym względem dużo bardziej ograniczony niż fotograf, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania powinien zadbać o ustawienie prawidłowego balansu bieli. Nauka filmowania polega na popełnianiu błędów i wyciąganiu z nich wniosków. Żeby więc oszczędzić Ci tych wszystkich pomyłek, przygotowałem kilka przykładów pokazujących, jak wygląda prawidłowo, a jak źle ustawiony balans bieli, wraz z informacją o tym, jakie błędy zostały popełnione przy filmowaniu konkretnego ujęcia. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego poradnika wiesz już, jak ustawić balans bieli w aparacie. Jeśli uważasz, że pomogłem Ci zrozumieć ten temat i że będziesz w stanie wykorzystać te informacje w praktyce, to proszę polub ten film lub zostaw komentarz. A jeśli chcesz kontynuować naukę filmowania, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki za poświęcony czas.